Mam nadzieję, że punktualnie wybiła na Państwa zegarach godzina 21. Paweł Hajman, gorąco Państwa w takim razie witam i rozpoczynamy kolejne wydanie Panoramy Chodzieckiej, tym razem trochę innej niż wszystkie pozostałe do tej pory, a to za sprawą dostojnego jubileuszu chodzieckich artystów. O szczegółach jednak w drugiej części naszego programu. Zanim przejdziemy do spotkania z artystami, zapraszam Państwa na kilka informacji związanych oczywiście z regionem chodzieckim. Dzisiejszą Panoramę rozpoczynamy od rozmowy z Anną Fletą, na co dzień właścicielką chodzieckiej restauracji Kameralna. Ta restauracja przed kilkoma tygodniami przeszła kuchenną rewolucję. Oprócz tego cały szereg istotnych informacji związanych z regionem chodzieckim. Raz jeszcze gorąco Państwa zapraszam. Przed kilkoma tygodniami w ogólnopolskiej telewizji TVN mogliśmy oglądać, jaką gastronomiczną, kuchenną rewolucję przeszła restauracja Kameralna. Czy było warto przeprowadzić ten program i zrealizować go w tym miejscu? Oto postanowiliśmy m.in. zapytać właścicielkę chodzieckiej Kameralnej, czyli Annę Fletę. Kilka miesięcy po przygotowaniu programu Kuchenne Rewolucje, kilka tygodni po emisji tego programu, spotykamy się chyba w jednej z najbardziej rozpoznawalnych restauracji. Myślę o restauracji Kameralna i jej właścicielce. Mowa oczywiście o tym programie, który był tutaj przygotowywany. Czy rzeczywiście chodziecka Kameralna, Pani Aniu, potrzebowała tych kuchennych rewolucji? I skąd zrodził się pomysł na to, aby do tego programu doszło? Pomysł zrodził się w trakcie oglądania przeze mnie Kuchennych Rewolucji, bo jak wiadomo, w większości chodzi, że no, nie jestem restauratorką, nie mam nic wspólnego z gastronomią, jeżeli chodzi o wykształcenie. Więc to była moja edukacja, musiałam się tego nauczyć z książek kulinarnych, jak również z wielu programów telewizyjnych i jak wiadomo, z Kuchennych Rewolucji, które mi wyjątkowo przypadły do gustu. Sam charakter Magdy Gessler, jej temperament, a zarazem też duża wrażliwość w wielu momentach, którą widziałam na ekranie telewizji, sprawiła to, że zachciałam zawalczyć o to, żeby Kuchenne Rewolucje były u nas w Chodzieży. Możemy dzisiaj Pani nie zdradzić tajemnicy, bo rozmawialiśmy o tym, zanim włączyliśmy dzisiaj kamerę, że to również pomysł najmłodszych Pani podopiecznych, mówiąc dokładnie, po prostu dzieci. Dokładnie tak. Dzieciaki, które, no, moje dzieci, które widziały swoją matkę często zdenerwowaną, zmęczoną, która tam nie przysypiała normalnych godzin, żeby funkcjonować. Mówiłem, mama, no, trzeba coś z tym zrobić. I moja córka Zuzanna pierwsza napisała do TVN-u list, jakby z moją ofertą i tak to się zaczęło. Potem no wiele spotkań, listów, maili, zdjęć. Właśnie jak wygląda sama procedura, bo to nie jest takie proste, prawda? Nie, nie, to nie jest rzeczywiście proste i to do końca nie wiadomo, czy to się uda, bo spośród 9 tysięcy iluś tam wybrano do emisji 14 restauracji i rzeczywiście nie jest to łatwe. Trzeba chyba tutaj takiej dużej determinacji, żeby przez to przejść, żeby wypaść w tym dobrze. No i dzięki Bogu uważam, że on jakiś no, nasz wspólny tutaj załogi i mój wysiłek, że zostaliśmy wybrani. A co najfajniejsze, nasz odcinek okazał się bardzo energetyczny i bardzo fajny i poszedł jako rozkładówka, jako pierwszy. Śmieliśmy się nawet, że po okresie letnich wakacji 2012 roku, 6 września, jeżeli dobrze pamiętam, dokładnie, w dniu emisji, ulicy w Chodzieży będą puste i tak pewnie w części było. Zastanawiam się tylko nad zupełnie inną rzeczą. Przecież smaki te kulinarne chodzieckiej Kameralnej dobrze kojarzyły się większości mieszkańców Chodzieży. Skąd w takim razie pomysł na to, aby przyciągać tutaj osoby, no, która miała coś zmienić? Wie pan, to ciekawostka, że jeżeli chodzi o przyjęcia, jubileusze, uroczystości, tak typu chrzciny, pierwsze komunie, to nie mieliśmy wolnych terminów. W ciągu tygodnia robiło nam się tutaj pubowo. Nie wiadomo dlaczego. Może dlatego, że ludzie nie mają tyle pieniędzy, żeby jadać w restauracjach, bo wiadomo, w jakich czasach żyjemy. A może dlatego, że Kameralna była postrzegana przez wiele lat, bo przecież to 68 rok, jak została oddana do użytku, postrzegano to jako kawiarnię. I trudno było wypromować jedzenie tu takie na co dzień. A telewizja to magia. Rzeczywiście jest to taka reklama, która przyciągnie ludzi i z Chodzieży, i spoza Chodzieży. W tej chwili mamy klientów nawet z Wadowic, z Wrocławia, z Śląska, którzy nie ukrywają nawet, że jeżdżą szlakiem Magdy Gessler, żeby spróbować, czy rzeczywiście w tej restauracji jest dobrze. A jest dobrze, powiem panu dlaczego.
Ona jest rzeczywiście bardzo wybredną, jeżeli chodzi o pani Magda Gessler sama, jako smakoszka, jest niesamowicie wybredna i niesamowicie zna się na jedzeniu. Dla mnie osobiście nie tyle kuchenne rewolucje i wszystko to tu się działo przez 4 dni, chociaż to było ciekawe i fascynujące. Dla mnie najfajniejszą rzeczą było, gdy już obejrzałam ten odcinek 6 września, jak po rewizycie mówi, że następne wspaniałe miejsce na Polsce, na polskiej mapie, gdzie można dobrze i tanio zjeść. I rzeczywiście jest dobrze i jest tanio. I zachęcam chociażaków wszystkich z okolic, żeby spróbowali. Pani Aniu, zupełnie pół żartem, pół serio, ale muszę panią o to zapytać. Ocena tego programu jest różna w oczach różnych osób, prawda? Wiemy dzisiaj, co to jest obróbka czysta ogórka. Wiemy, jak przyrządzić kurczaka po polsku. Ale jest też druga strona tego medalu, druga strona tego programu, to, co po nim zostało. Panie Pawle, oglądając ten odcinek, niech mi pan wierzy, ubawiłam się niesamowicie. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to są 4 dni, z których robi się odcinek, a nie spełna jedna godzina, nawet nie cała pewnie. No i tak to bywa, że no i stres, i kamery działają na niektórych, no deprymująco, że to nie jest tak, jak nawet wie, a nie powie. Ale to chyba urok tego całego. Rzeczywiście działo się wiele tutaj różnych sytuacji przezabawnych i też smutnych, że byłam przygnębiona, bo widziałam tą naszą bezradność, że sobie nie radzimy jakby z dźwignięciem, chociaż wszystko później okazywało się, że owocuje to w dobrym kierunku. Wie pan, ile ludzi życzliwych i których będzie mówiło o nas dobrze, tyle samo będzie ludzi, którzy nie będą mówili. Tak po prostu w życiu jest. Podejrzewam, przepraszam, że ci, którzy mówią źle, to dużo by dali i chętnie by tutaj przyszli, tylko teraz po tych ich opiniach trudno im zajrzeć do chodzieckiej kameralnej. A wie pan co, nie jesteśmy drobiazgowi. Fajnie, jak ktoś nawet przyjmie z wielką pokorą słowa krytyki, ale żeby to było takie personalne, bo internetowe strony, gdzie się nie podpisujemy, absolutnie mnie nie interesują. Oczywiście one nie powinny wchodzić w grę, te komentarze pewnie nie powinny się liczyć, a na pewno już nie powinny brane być do serca. Magdalena Gessler odwiedziła jeszcze jedną chodziecką restaurację. Pewnie mi pani nie zdradzi, gdzie nocowała, bo to również owiane było tajemnicą. Nie, zdradzę panu, proszę pana, już w tej chwili absolutnie to nie jest to żadną tajemnicą. Jest takie miejsce w drodze na Wyżysk, zupełnie w Leśnie, u państwa Nowaków, jest taka leśniczówka, która nie ma nic wspólnego z gastronomią, ale rzeczywiście miejsce bardzo ustronne, ludzie, właściciele fantastyczni, jej ciężka charuwa rzeczywiście, na takim odludziu można odpocząć i tak się stało. Pani Aniu, jesteśmy za premierą, jest już po premierze tego wyjątkowego odcinka, wyjątkowego dla nas mieszkańców Chodzieży, bo przecież jesteśmy związani nie tyle może z osobami, które tutaj pracują, ale pewnie z restauracją kameralną, czy też w ogóle tym miejscem, które mijamy często, po prostu przechodząc chodnikiem. Co zmieniło się w takim razie? Czy jest lepiej? A może wcale nie było źle? Jest lepiej z całą pewnością. Panie Pawle, w końcu mam tą swoją restauracyjkę, o której marzyłam, a nie imprezę, a w tygodniu pub. Ja nie mam nic przeciwko piciu piwa albo drinków, jak najbardziej. Zapraszam panów, mamy nawet salę z telewizorem, gdzie można obejrzeć mecz i wypić chłodne piwo, czy tam podgrzane piwo, w zależności od pory roku. Tylko żeby tu było przyjemnie, żeby pachniało jedzeniem, żeby była w tle dobra muzyczka, bardzo kameralna. I to się udało. Naprawdę, to się udało. Wiele osób, które są moimi przyjaciółmi, znajomymi, pytają o to, czy pani Grażyna ma jeszcze miejsce pracy, czy po tym programie to miejsce pracy główna kucharka, szefowa kuchni straciła. Pani Grażyna jest jedyna w swoim rodzaju i rzeczywiście były tutaj duże burze, iskry, nie wiadomo, spowodowane jakąś tam plotką. I absolutnie się od tego odcinam. Wie pan, plotka nie może komuś zniszczyć życia. I dzięki Bogu, że pani Magda Gessler też po tych 4 czy tam do jej przyjazdu zrozumiała, że tak jak smaży karpia pani Grażynka, to nikt w Polsce nie usmaży. I wiele, wiele innych rzeczy, które robi znakomicie. Jest osobą, uważam, jedyną w swoim rodzaju i dzięki Bogu, że jest sobą, że nikogo nie udaje. I to jest dla mnie najważniejsze.
Pani Aniu, to kolejne pytanie, które nasuwa się pewnie wielu naszym telewidzom. Ten karp rzeczywiście był niedosmażony, czy tak było celowo? Panie Pawle, nie, nie było to celowo. Proszę mi uwierzyć, że wszystko, co się tutaj działo, nie było bez żadnego scenariusza, bez żadnej reżyserki zupełnie. Wszystko działo się na żywo. Ilość kamer w kuchni, ilość oświetlenia. Popełniłyśmy błąd, że pozwoliliśmy uczniom w tym momencie zostać w kuchni, ale cóż, no... To się po prostu po czasie wie, że popełniło się błąd. Duży pośpiech, na pewno też napięcie, bo chciały to dziewczyny w kuchni wydać szybko, sprawnie. No cóż, stało się. Były emocje przed kolejnym takim wielkim sprawdzianem, czyli przed kolejnym przyjazdem Magdaleny Gessler do tego miejsca? Na pewno tak, ale już nie było takiego ciśnienia, takiej presji, bo byłam pewna, że wszystko jest dobre. I to też zasługą Grażyny, bo ona, fakt, że krótko przed jej przyjazdem poszła na urlop, no bo cóż, no zmęczenie, ale wiedziałam, że będzie dobrze. Niesamowitą rzeczą jest fakt, że ta poczta pantoflowa, ona w życiu rzeczywiście działa bardzo mocno. Pamiętam, że po tym, jak ten odcinek był tutaj przygotowywany, czyli teoretycznie niewiele osób o nim wiedziało, pojawiły się auta z rejestracjami, które często były bardzo odległe, prawda? Tak. I to trwa do chwili obecnej. Mam nadzieję, że to będzie trwało jeszcze i trwało. Mam takie życzenia. Przyjemnie jest oprócz ludzi z Chodzieży i okolic podejmować też ludzi z Wadowic, tak jak mówię, z Zakopanego, z Krakowa, z jakichś takich malutkich miejscowości, ale też odległych, odchodzisz o sporą ilość kilometrów i mówią o nas fajnie, smakuje, talerze wracają na zmywak puste, co jest świadectwem tego, że jedzenie jest dobre i niedrogie. Goście są zaskoczeni, że naprawdę płacą nieduże pieniądze, a jedzenie jest bardzo wytworne, bardzo dobre i bardzo proste. Panie Aniu, drobne zmiany, lecz bardzo subtelne, prawda? Widać je gołym okiem. Mowa tutaj o tych osobach, które zajrzały tu wcześniej i zajrzą teraz. Tak, tak. Wie pan, miałam to szczęście, że cały wystrój, jakby scenografię tego miejsca robiła pani Iwona Wesoły. To jest kobieta niesamowicie skromna, ale też z niesamowitym potencjałem. Jest po Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, jest około kobietką między 50 a 60, więc bardzo dojrzałą. A co najciekawsze, i to uważam, że to jest wielki zaszczyt, który mnie dostąpił, przez 30 lat pracowała z Olgą Lipińską i robiła scenografię do jej kabaretu, więc nie dziwmy się, że jest taka atmosfera makowo-beżowa. Ale dzień dobry, ale bardzo taka przyjemna, przyjacielska. Tu się odpoczywa. Obserwujemy, jak pojawiają się kolejni goście. Życzymy im smacznego. A mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz. Ile trzeba było kupić produktów na tą ostatnią, najważniejszą kolację w programie? Wiem, że były to naprawdę niebotyczne liczby mięsa, owoców czy warzyw. W tamtym momencie był to dla mnie szok, że trzeba kupić 60 kurczaków, że trzeba kupić 120 sałaty. Ale proszę pana, przyzwyczaiłam się do tego. Kupujemy nadal 60 kurczaków, 120 sałaty. Najważniejsze, że klienci to kupują, że im to smakuje. I tylko mam ciągle, nawet sobie wygospodarowałam część pola u znajomego rolnika, żeby jeszcze sadzić botwinę, to znaczy buraki na botwinę, dopóki jest ciepło, żeby podawać ją klientom jak najdłużej. Oczywiście nie uda nam się to przez zimę. Wejdzie czernina, wejdzie nasza grochówka, wejdzie nasza fasolówka, nasza tutaj bardzo chodzieska golonka z kaszą i z kapustą kiszoną jako zupa, bo ja osobiście uwielbiam zupy, a zimą są one rzeczywiście rewelacyjne, rozgrzewające i też treściwe. Także wszystko przed nami. Też będą podawane zimą racuchy drożdżowe z jabłkiem, z cynamonem, z prawdziwą śmietaną. Wszystko, co gorące, co świeże, co się kojarzy za chwilę, będzie się kojarzyło z jesienią i zimą, to będzie można u nas dodatkowo, oprócz tego, co mamy w karcie, zjeść. Wiem, że głównym zaopatrzeniowcem wtedy, czyli kiedy powstawał ten program, był pani mąż. Tak. Skromny antykwariusz, chciałoby się powiedzieć, człowiek o wielkim sercu, rzeczywiście nie pomagać jej w kuchni i w przygotowywaniu potraw pewnie nie, ale w funkcjonowaniu tej restauracji. Nie, nie, mój mąż nie potrafił gotować, on nawet schabowego, pamiętam, kiedyś byłam w szpitalu, to był dumny z siebie, że go usmażył, ale bez soli, bez pieprzu. Ale rzeczywiście te ciężkie worki, jeżeli chodzi o zaopatrzenie, zwozi, bo ja już bym nie była w tej chwili w stanie podołać fizycznie takiemu wyzwaniu. Program to przede wszystkim kuchnia, w tej sytuacji
restauracji kameralne, ale to również promocja regionu. Wiem, że już w zamyśle z panią Magdaleną Gessler przygotowuje pani kolejny projekt. Co to będzie tym razem? Tak, ten projekt jest niesamowity. Nie ma nic wspólnego w zasadzie z restauracją, oprócz tego, że jest to też element restauracji, bo będziemy tu mówić o talerzach, o zestawach, serwisach obiadowych. Fantastyczny projekt, który właściwie wczoraj został w pełni zaakceptowany przez dwie strony. Nie mogę tutaj jakby jeszcze rąbka takiej tajemnicy uchylić do końca. Pani Magda Gessler wyraziła niesamowite zainteresowanie, absolutnie się pod tym podpisuje. Mogę państwu tylko tyle powiedzieć, że będę nadal z nią współpracowała i nie tylko ja, jeszcze jedna firma z odzieży. I będzie to reklama dla odzieży na całą Polskę, na Europę, a może i nawet na część świata. Pani Aniu, dziękując za dzisiejsze spotkanie, proszę powiedzieć, ile stukliście tych talerzy przez 4 dni przygotowań, 4 dni nagrywania, przygotowywania kuchennych rewolucji? Na finale stukliśmy, proszę pana, powiem panu z dokładnością, 75. Oby tych talerzy więcej tutaj się już nie tłukło. No i cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zapraszać do tej restauracji. Oby te tłuczone talerze dały nam dużo szczęścia, nam jako tu pracownikom, żeby im więcej ludzi będę mogła zatrudnić, tym będę bardziej szczęśliwa. Tak samo, jeżeli nasza porcelana zatrudni z tego powodu chociażby 10 osób więcej, bo dzwonią telefony do nas do restauracji, pytają, czy to tylko fabryka, czy można kupić. I przyjeżdżają, kupują w naszych sklepach porcelanę, do mnie przyjeżdżają na obiad i to jest fantastyczne. Pani Ania Fleta jest dzisiaj bardziej stanowcza, więcej wymaga od swoich pracowników, tak? Jestem bardziej stanowcza, dużo wymagam, wiem, na co mam zwracać uwagę. Było to ciężkie, bo raczej jestem taką osobą, która nie lubi krytykować, ale jednak nieraz po raz trzeba. I tego mnie nauczyła właśnie Magda. Ja muszę być konsekwentna bardzo w tym, co robię. I już teraz się nie poddam. Jednostka budżetowa o nazwie Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież powstała dlatego, aby realizować wszystkie potrzeby mieszkańców, oczywiście tego zasobu. Powstała przed 5 laty. Jubileusz istnienia 5-lecia tej jednostki budżetowej w Chodzieży był okazją do spotkania z dyrektorem Wiesławem Bidzińskim. Wiesław Bidziński, dyrektor Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej. Chodzież, panie dyrektorze, za panem, za pana pracownikami i instytucją, którą pan kieruje, dostojny jubileusz. Pierwszy taki jubileusz, 5 lat istnienia. To okres pewnie krótki, jeżeli chodzi o zarządzanie tyloma mieszkaniami, ale mimo tego faktu udało się już dużo zrobić chyba, prawda? W mojej ocenie przez te 5 lat Mieszkaniowy Zasób, myślę, że pokonał pewne bariery, które od lat tkwiły w mieście Chodzieży, w zasobie mieszkaniowym gminy i wydaje mi się, że gołym okiem można dostrzec może nieznaczne nakłady, ale te, na które nas było stać, które uporządkowały pewne dziedziny funkcjonowania na poszczególnych budynkach komunalnych. Panie dyrektorze, z roku na rok tych pieniędzy niestety jest coraz mniej, prawda? A jeżeli jest mniej pieniędzy, jest mniejszy budżet, to tych remontów też jest zdecydowanie mniej. Tak, zdecydowanie mniej, ale chociaż powiem, przeglądałem przedwczoraj plan remontów na ten rok, taki, który nas by było stać. Myślę, że no, powiem uczciwie, jestem nawet zadowolony z tego, co udało nam się pomimo skromnych środków i coraz mniejszych niestety środków wsparcia ze strony gminy miejskiej. Jakim zasobem pan zarządza w takim razie? Ile to jest mieszkań? Bo wiemy, że to nie tylko mieszkania, panie dyrektorze, prawda? Tak, są to lokale użytkowe i mieszkania, które znajdują się w budynkach 100% komunalnych, czyli miasta Chodzieży oraz we wspólnotach mieszkaniowych. Jest to około 1000 lokali. Kiedy rozmawiamy o tych lokalach, panie dyrektorze, często podkreśla pan jedną rzecz, że inwestycje związane z modernizacją tych mieszkań, tych budynków, często nie są widoczne gołym okiem, a pochłaniają ogromne kwoty z budżetu. Myślę tutaj o przeglądach kominiarskich, czy też o wymianie po prostu instalacji elektrycznej. Tak, one nie są niestety dostrzegalne okiem dnia codziennego. Są to nakłady, które które musimy zrobić, ażeby bezpiecznie mieszkańcy mogli czuć się w tych naszych mieszkaniach i budynkach. Ogromnym problem, z jakim pan się boryka, to również zadłużenie mieszkańców. Czy dzisiaj możemy zdradzić kwotę? To znaczy jest to około 3 milionów, nie będę tego ukrywał, ponieważ są to dostępne dane dla każdego mieszkańca Chodzieży. Podejmujemy starania o ściągnięcie tych należności, chociaż niestety w większości ostatnio przypadków są to ze względów gospodarczych kwoty nie do ściągnięcia umarzane przez komornika, chociaż no, ostatnimi czasy, można powiedzieć przez 3 ostatnie lata, nową formę zaproponowaliśmy dłużnikom. Są to możliwości odpracowania
tych należności, chociaż powiem, że w ostatnim czasie też nie cieszą się one zbytnim zainteresowaniem ze strony naszych najemców. Chciałem właśnie zapytać, czy coś się zmieniło od naszej ostatniej rozmowy, bo do końca lokatorzy nie zdają sobie sprawy, że są odpowiedzialni za mienie, które im powierzono przecież. To znaczy się proces roszczeniowy mieszkańców, można powiedzieć, nadal jest na wysokim poziomie i nadal część mieszkańców nie odczuwa takiego jakby no niestety współgospodarzenia tym majątkiem i nadal dewastuje, nadal nie pilnuje na bieżąco porządków, zaniedbuje swoje obowiązki jako najemcy. Oczywiście są mieszkańcy, którzy dbają i starają się, żeby powierzone mienie we właściwym stopniu funkcjonowało. Panie dyrektorze, okres jesienno-zimowy jest już na dobre rozpoczęty. Jakie w takim razie przygotowania podejmujecie do tego okresu? Wtedy też będą przeglądy wynikające, pojawiały się z tego, że piece będą użytkowane, prawda? Myślę, że ten temat piecy kaflowych, który w zasadzie gmina ma najwięcej, bo w gminnych budynkach w małym stopniu ogrzewanie odbywa się za pomocą centralnego ogrzewania, dobiega końca. Przez cały okres dokonywaliśmy i przeglądów, i remontów. One już dobiegają końca, także wszystkim tym, którzy zgłaszali nam swoje zastrzeżenia co do funkcjonowania piecy, zostało to już, można powiedzieć, zrealizowane. Przed kilkoma dniami w Chodzieży odbyło się zebranie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oczywiście organizacji działającej na terenie Chodzieży. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze miało za cel podsumowanie ostatnich lat tej kadencji. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży Marzena Łuczak, wiceburmistrz Chodzieży Piotr Witkowski oraz dziesiątki emerytów na co dzień zrzeszonych w organizacji o nazwie Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów wzięło udział w spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym tej organizacji działającej na terenie Chodzieży, które odbyło się w mijającym tygodniu. Jak podkreśla prezes tej organizacji, na przestrzeni ostatnich lat naprawdę udało się dużo zrobić. Chodzieżscy emeryci podróżowali po całym kraju i byli także poza jego granicami. To wszystko dochodzi do skutku dzięki licznym sponsorom i osobom o dobrym sercu. To już słowa członków zarządu tego chodzieskiego związku. Zarejestr pracy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Chodzieży w minionej kadencji powołanego na walnym zebraniu w dniu 18 września 2007 roku. Wybrany zarząd rejonu Chodzieży tworzyli w ten czas Tadeusz Makowski, przewodniczący, Narcyza Broniarczyk, zastępca przewodniczącego, Danuta Zając, sekretarz, Jadwiga Sikorska, skarbnik. Członkowie zarządu to Lidia Romińska, Joanna Marek, Tadeusz Wiśniewski, przewodniczący koła w Szamocinie i Wiesława Mikołajczak, przewodnicząca koła w Margonie. W późniejszym okresie do zarządu zostali powołani Roman Juczenka, Stanisława Michalik, Józef Bajger i Stefan Cesar. Szanowni Państwo, na samym wstępie chciałbym tak refleksję taką przekazać. Kim jest emeryt, rencista, inwalida zrzeszony w rejonowym Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chodzieży, z którymi przyszło zarządowi współpracować. I sami sobie tutaj odpowiadamy. To aktywny, pogodny człowiek, niegdyś ciężko pracujący w zakładach porcelany i porcelitu, wykorzystujący i upiększający walory środowiskowe, dbający o zachowanie darów natury, poświęcając wiele swego wolnego czasu, pracując w czynie społecznym, na rzecz miasta Chodzieży i okolic. Na tamten czas zarobki, jakie osiągał, nie były za wysokie, stąd i emerytury są niskie, ale wierzył, że na starość, na emeryturze dożna spokoju. Warunki ekonomiczne i socjalne znacznej części tych seniorów się zmieniły i to szczęście, spokojnego życia na starość go omija. Upadający przemysł ceramiczny kiedyś zatrudniał, jak pamiętamy, 3,5 tysiąca pracowników. Aktualnie zatrudnia do 300 do 350 osób. Nieistniejące 3 cegielnie, kaflarnia, duży ośrodek maszynowy, POM, zakład inżynierii komunalnej i wiele mniejszych gmin spowodował brak zatrudnienia i znaczne zubożenie mieszkańców miasta i całego rejonu.
Zubożenie to w znacznej mierze odczuwają obecni emeryci, gdyż to oni wspomagają niejednokrotnie finansowo z powodu braku pracy swe rodziny. Potrzeba więc niesienia pomocy tym osobom jest moralnym zobowiązaniem wszystkich ludzi dobrej woli. A aktywizacja tego środowiska była i jest zdaniem dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Chodzieży, który współpracują z innymi organizacjami skupionymi w Klubie Seniora, stara się tych seniorów jak najlepiej wspierać. Szanowni członkowie Związku, ważną datą mijającej kadencji był dzień 30 września 2010 roku, gdy w sali Chodzierskiego Domu Kultury Zarząd Rejonowy zorganizował obchody 75-lecia istnienia naszego związku. Udział w tych uroczystościach brały delegacje z Związku Okręgu w Pile, którą reprezentowała pani przewodnicząca okręgu Teresa Rymańska, oraz reprezentacje władz samorządowych powiatów w osobie starosty Mirosława Juraszka, miasta Chodzież w osobie burmistrza pana Jacka Gursza. Były obecne także delegacje z ościennych gmin i miast oraz liczne delegacje od innych instytucji, stowarzyszeń, związków działających na naszym terenie. Programem tych obchodów były występy naszych związkowych zespołów wokalnych z Chodzieży, seniorek Budzynia Złoty Liść, z Margonina Pruchnowianki, z Szamocina Pogodna Jesień oraz zespół wokalny pana Jana Markowskiego. Całość przeplatana była opracowaną przez Zarząd Rejonu historią powstania i działalności naszego związku, czytaną w przerwach występów artystycznych przez panią Beatę Chmielewską. Wsparta projekcją filmową opracowaną przez pana Macieja Szczelińskiego na podstawie prowadzonej przez Związek Dokumentacji i Kroniki Związku. Punktem zakończeniowym tych uroczystości były oznaczenia związkowe nadawane przez Zarząd Główny. Wyróżnienia dla obecnych i byłych działaczy związkowych nadane przez starostę i burmistrza Chodzieży, dyplomy i uznania, podziękowania oraz liczne bukiety kwiatów od innych związków i stowarzyszeń. W uroczystościach tych udział brało ponad 500 osób. To nie jest to, co dzisiaj. W tym miejscu za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia i wsparcie finansowe dziękujemy Starostwu Powiatowemu, Urzędowi Miasta, pracownikom Domu Kultury i innym ościennym gminom. Dziękuję panu Romanowi Jutrzence, który w imieniu naszego zarządu o wsparcie finansowe od ościennych gmin Chodzieży, Budzynia, Margonina i Szamocina wychodził, wystarał się. Na słowa uznania zasługuje także i przewodniczący naszej komisji rewizyjnej, pan Zygmunt Zimniak, który pomagał w przygotowaniach organizacyjnych tego przedsięwzięcia, służąc własnym transportem, ponosząc przy tym koszty finansowe, które jak dotychczas nie zostały wyrównane. Dzięki całemu powołanemu na tą okoliczność sztabowi organizacyjnym, dziękuję całemu powołanemu na tę okoliczność sztabowi organizacyjnemu i wszystkim tym, którzy w tych obchodach w miarę swych możliwości nas wspomagali. Drugim takim ważnym wydarzeniem w naszej pracy związkowej była coroczna organizacja czasów reakcyjno-sportowych w kawiarni Prima Bistro na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a więc w tym miejscu, gdzie dzisiaj się znajdujemy. Czasy te są organizowane zawsze w ramach obchodów Dnia Seniora, a ilość chętnych do korzystania z tej formy wypoczynku sięga do 150 osób. Z uwagi na taką ilość przeprowadzone są one zawsze w dwóch turnusach, po 2 tygodnie każdy. W tym roku uroczyście obchodziliśmy już 10-lecie istnienia tych czasów. W ramach tych czasów
Oprócz zapewnienia dwóch posiłków, śniadania i obiady, organizowane są liczne wycieczki, imprezy okolicznościowe. I tak, dla celów zdrowotnych korzystano z codziennej porannej gimnastyki, bezpłatnego wstępu na basen pływacki, gdzie pod okiem instruktora dokonywane były ćwiczenia korekcyjno-rehabilitacyjne oraz liczne spotkania z lekarzami, specjalistami od chorób starczych. W ramach aktywizacji społecznej organizowano także spotkania z władzami naszego miasta. Odbywały się wieczorki taneczne, pikniki nad jeziorem miejskim z możliwością opłynięcia jeziora stateczkiem chodzieżanką, czy wyjazdowe autokarowe pikniki do naszych pobliskich lasów. Grillowanej kiełbaski, pstrąga wędzonego, kawy nie zabrakło. Na tych czasach organizowane były także dalsze wycieczki autokarowe, jak do Osieka, Skansenu, zwiedzanie starego budownictwa i degustacja ówczesnego jadła, do Sytniewa stadniny koni, do Kaczur przystani Złoty Lin, degustacja ryb, do Śmiłowa, zwiedzanie Muzeum Troferów pana Henryka Stokłosy, byłego senatora RP. Na każdym turnusie był dzień sportu, oczywiście w ramach naszych możliwości wysiłkowych, rzut lotkami, strzelanie czy zabawy w ringo z wyróżnieniami, nagrodami, a które wręczał sam burmistrz miasta. Ta organizacja, działalność była i jest możliwa dzięki sponsorom i działaczom społecznym. Sponsorów na szczególną uwagę zasługuje Urząd Miasta, chodzież reprezentowany przez burmistrza pana Jacka Górcza, który w przeważającej części w drodze konkursowej w trasy te finansuje, oraz pan Bogdan Eugeniusz, corotny fundator pikników leśnych. Gości on nad zawsze wędzonym strągiem, a że ryba lubi pływać, to i piwka przy tym też nie zabrakło. Tak dobra realizacja tych czasów nie byłaby możliwa, gdyby nie czynnik społeczny, osoby, które to organizują. Członkowie Chodzieckiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spośród siebie podczas ostatniego zebrania wybrali przedstawicieli i delegatów, którzy będą reprezentowali rencistów ziemi chodzieckiej na zebraniu wyższego szczebla. Jak podkreśla Tadeusz Makowski, prezes tej chodzieckiej organizacji, spraw do załatwienia i wyjaśnienia jest naprawdę wiele. Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć pomyślnej realizacji wszystkich założeń na kolejną kadencję. Wiemy od członków zarządu, że plany już na 2013 rok są bardzo bogate. Pewnie z chodzieckimi emerytami spotkamy się jeszcze w końcówce 2012 roku. Aspirant sztabowy Jarosław Górski często gości w panoramie chodzieckiej. To za sprawą licznych informacji, które za naszym pośrednictwem przekazuje naszym telewidzom, a zarazem mieszkańcom regionu chodzieckiego. Aspirant sztabowy Jarosław Górski to również postać doskonale znana najmłodszym mieszkańcom Chodzieży, a to za sprawą działań prewencyjnych podejmowanych przez chodzieckich policjantów już od wielu lat. Kolejny etap policyjnych działań Jesteś Widoczny, Jesteś Bezpieczny odbył się w Szkole Podstawowej w Strzelcach i Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży. Tym razem pierwszoklasiści odblaski otrzymali z rąk przedstawicieli Pilskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Policjantom pozostało jedynie przeprowadzenie lekcji w terenie. Wszystkie te lekcje spotykają się zawsze z ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Z pewnością najważniejszy jest fakt, aby jak najwięcej z tych lekcji pozostało w głowach chodzieckich maluchów. Słuchajcie! Tak jak mówiłem, panowie mają dla was niespodzianki. Hasło dzisiejszego naszego spotkania. Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Oddaję głos panu Stanisławowi. Pan Stanisław pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Pile. Współpracujemy od lat. Muszę wam powiedzieć, że już wiele, wiele pierwszaków wykształciliśmy. Nauczyliśmy ich przechodzić przez przejścia dla pieszych. Dzięki Pilskiemu WORD-owi właśnie każdy w naszym powiecie pierwszak od kilku lat dostaje element odblaskowy. Także proszę, docencie to. Panie Stanisławie, bardzo proszę, kilka słów do naszych maluszków. Drogie dzieci, witam serdecznie. Tak, tutaj szanowny pan policjant powiedział, jesteśmy z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile, tam gdzie wasi tatusiowie, wasze mamusie zdają egzamin na prawo jazdy.
Przynoszę wam pozdrowienia od pana dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i od wszystkich jego ich pracowników. I także przynieśliśmy pewne prezenty. Prezenty praktyczne. Prezenty, które mają spowodować, że będziecie bardziej widoczni na drodze. Od dnia wczorajszego na terenie naszego kraju Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zarządziła Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. I ten Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego postanowiliśmy poświęcić właśnie bezpieczeństwu dzieci, a przede wszystkim w związku ze zbliżającą się jesienią, zimą, kiedy wcześnie się robi ciemno, kiedy ciemno bardzo późno chce odchodzić po nocy, kiedy rankiem idziecie do szkoły, będziecie szli do szkoły, jeszcze będzie szaro, a nawet ciemno. Postanowiliśmy w tym Tygodniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego spowodować to, byście na drodze byli bezpieczniejsi. Muszę wam powiedzieć, że jak my tak sobie idziemy drogą, to my samochód ujrzymy z daleka. Światełka najpierw zobaczymy z bardzo daleka ten zbliżający się samochód. Natomiast kierujący tym pojazdem zauważy nas, jak będzie już całkowicie blisko. Jeżeli będziemy ubrani na smutno, a więc na szaro, na czarno, to nas zauważy z kilkunastu, kilkudziesięciu, trzydziestu, czterdziestu metrów. Jeżeli będziemy na sobie mieli jasne ubranko, zauważy nas trochę dalej, 60, 70 metrów. Ale jeżeli na sobie będziemy mieli jakikolwiek znaczek światłoodblaskowy, zauważy nas już z odległości 150 metrów, a więc bardzo daleko. I to jest najważniejsze, bo w ten czas ten kierujący pojazdem przygotuje się do waszego ominięcia, bezpiecznego ominięcia. I w dniu dzisiejszym każdy z was z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego otrzyma dwa prezenty. Jeden prezent otrzyma im więcej, tym lepiej. Im więcej, tym lepiej. Jeden. Otrzymacie zawieszkę na tornistę. Tą zawieszkę, chociaż ona jest malutka, kierowca, jeżeli padnie na nią promyk światła, zauważy ze 150 metrów. A więc taką zawieszkę na tornistę. Jak to zrobić? Poproszę tą waszą koleżankę ze swoim tornistrem. Patrz. Załóż to, kochanie. Tak. Drugą rączkę. Tak. O. I teraz odwróci się tyłem. Dzieci pokażemy. Patrzcie. Każdy tornister ma tam różnego rodzaju elementy. I teraz szukamy, gdzie możemy powiesić takie, tą zawieszkę. I po przyjściu teraz do klasy, popatrzmy. Ta dziewczynka, wasza koleżanka, ma tutaj ten suwak taki. Ten suwak ma o tutaj taką dziureczkę. I w ten czas odpinamy tutaj. Panie nauczycielki patrzą, bo za chwileczkę będą to robić w swoich klasach. Przekładamy. O. Zapinamy. O. I już ten światło odblask wisi. Jeszcze druga rzecz. Każdy z was otrzyma także taką opaskę. Ta opaska normalnie zawsze będzie gdzieś tam schowana, odpoczywać sobie będzie w waszym tornistrze. Natomiast rano, kiedy będziecie wybierać się już do szkoły, kiedy założycie kurtkę, szukacie w tornistrze, wyciągacie tą opaseczkę, prostujecie ją, a następnie zakładacie sobie na przedramię
ona nie spadnie i idziecie w tym do szkoły. Tylko ja bym nie chciał, żeby ktoś to na szyję zakładał, tak? Nie wolno nic wieszać na szyi. Opaska jest na ramieniu, zawsze na ramieniu, tak? Kolejne spotkanie z aspirantem Jarosławem Górskim. Panie aspirancie, spotkanie tym razem z najmłodszymi. Znajdujemy się dzisiaj w Chodzieckiej Szkole Podstawowej nr 3, a to znak, że nadszedł czas na kolejne działania prewencyjne. Akcja Bądź Widoczny, Bądź Bezpieczny i wielka kontynuacja z początkiem nowego roku szkolnego. Dokładnie tak. Witam serdecznie, panie redaktorze, szanownych państwa. No cóż, wrzesień to czas, kiedy dzieci idą do szkoły, a druga połowa września to już czas najwyższy, żeby w tych szkołach pojawili się również policjanci. Wzorem lat poprzednich kontynuujemy naszą akcję, dokładnie ją nazwaliśmy Jesteś Widoczny, Jesteś Bezpieczny. Chodzi nam o to, aby każde dziecko w powiecie wiedziało, jak zachować się w drodze do szkoły i ze szkoły. Chodzi nam również o to, aby każde dziecko w powiecie otrzymało element odblaskowy. Tak jest również w tym roku, dzięki wsparciu Pilskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Każde dziecko w naszym powiecie otrzyma element odblaskowy, będą to zawieszki, opaski odblaskowe. No cóż, prosilibyśmy rodziców, aby pilnowali, żeby po prostu ich pociechy miały to na sobie podczas codziennych wyjść do szkoły, powrotów ze szkoły. Proszę państwa, zwykły człowiek ubrany w odcieniach szarości jest widoczny w światłach reflektorów samochodowych z odległości dopiero 30 metrów. Jeden niewielki element odblaskowy tą odległość powiększa do 150 metrów, a więc jest czas na reakcję dla kierowcy samochodu. Jeżeli w ten sposób uda nam się przestrzec przed zdarzeniem drogowym choćby jedno dziecko w naszym powiecie, będę to powtarzał jak co roku, że będzie to nasz sukces. Spotyka pan się każdego roku z najmłodszą młodzieżą, prawda? Dokładnie tak, to są pierwszoklasiści. W tym roku jest to około 500 młodych ludzi, którzy pierwszy raz poszli do szkoły. Byliśmy już w szkołach w gminie chodzieskiej. Kontynuujemy to. Dzisiaj szkoła numer 3. Za jakiś czas pozostałe szkoły w naszym powiecie. Z wnętrz Chodzieckiej Szkoły Podstawowej nr 3 przenosimy się teraz na jedno z przejść. Tam kolejna lekcja i kolejne kilka zasad, które koniecznie trzeba zapamiętać. Dokładnie tak. Jesteśmy po takich pogadankach, po takich lekcjach na sucho. Teraz pójdziemy na przejście dla pieszych. Zobaczymy, co dzieci z tego zapamiętały, co usłyszały wcześniej. Przecież to nie są rzeczy nowe. One już się uczą tego w przedszkolu. No mam nadzieję, że taka lekcja po prostu w rzeczywistości w ten sposób pozbędą się tremy, w ten sposób zapamiętają więcej. Cytując słowa chodzieckich policjantów, my również zgodnie z nimi powtarzamy i zachęcamy wszystkich pieszych i rowerzystów do noszenia odblaskowej odzieży, a rodzicom przypominamy, że dziecko do 15 roku życia poruszające się po zmroku poza obszarem zabudowanym zgodnie z prawem musi być wyposażone w elementy odblaskowe. W jednym z ostatnich wydań Panoramy Chodzieckiej relacjonowaliśmy dla państwa uroczystość związaną z otwarciem kolejnego międzynarodowego pleneru plastycznego pod nazwą Malownia Laskowo 2012. Teraz nadszedł czas na podsumowanie tego przedsięwzięcia artystycznego w rozmowie z dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży Zofią Braciszewską. Pani dyrektor, kolejny międzynarodowy plener malarski jest już za nami. Malownia Laskowo zakończyła się kolejnym sukcesem. Tak chyba musimy mówić o tym, kiedy do Chodzieży, do powiatu chodzieckiego przyjeżdżają artyści do takiej klasy. Tak, jest to duży sukces dla naszej placówki, że możemy taki plener zorganizować. Zapraszamy przyjaciół, zaprzyjaźnionych artystów z partnerskich miast, z gmin, z partnerskich uczelni. Także w tym roku mieliśmy gości z Niemiec, z Detmold, mieliśmy profesorów z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, mieliśmy artystkę z Poznania, no i nasze miejscowe plastyczki związane z Młodzieżowym Domem Kultury, które były odpowiedzialne za plener. Pani Dorota Borucka była komisarzem, a pani Izabela Kostrzewa zajmowała się kontaktami z naszą młodzieżą, bowiem podczas pleneru odbyły się rozmowy o sztuce, wykorzystaliśmy obecność artystów i doprowadziliśmy do pięknego spotkania artystów z naszą młodzieżą z liceum. Były to spotkania przedstawiające sztukę współczesną, a także kilka słów takiej promocji Akademii Sztuk Pięknych, pokazanie jak to funkcjonuje. To jest myślę też ciekawe. Była możliwość wykorzystania, skorzystaliśmy z tego. Po Laskowie nadejdzie czas na kolejną miejscowość powiatu chodzieckiego?
Myślę, że tak. Myślę, że już czas, chociaż Laskowo jest przepiękne, jestem zauroczona tym miejscem, ale powiat chodziecki cały jest piękny. W związku z tym szukam następnego miejsca. No, myślę, że będę musiała przy tej okazji poszukać jeszcze sponsorów, bo no, nie ukrywam, że są to kosztowne wydarzenia, aczkolwiek trudno zmierzyć, jakie są korzyści, jakie straty. Tutaj ja stawiam na korzyści. Myślę, że powiat dużo zyskuje przez to, że tak wspaniali ludzie do nas przyjeżdżają, że malują nasze klimaty, że zostawiają pracę, że mamy to w naszych zbiorach. To są nazwiska z górnej półki. Z lokalnymi samorządowcami, pani dyrektor, rozmawiamy o międzynarodowej współpracy, to zawsze podkreślamy ten fakt, że nie chodzi o to, aby starostowie czy burmistrzowie podróżowali do siebie, ale żeby wymieniała się młodzież, czy też inne grupy społeczne, czy zawodowe. W tym przypadku są to artyści, czyli ta współpraca rzeczywiście żyje, prawda? Tak, wymieniamy się nie tylko przy okazji tego pleneru międzynarodowego. Odbyły się już plenery ceramiczne, takie trzy edycje międzynarodowych. Wtedy mieliśmy dużo gości z Ukrainy z kolei. Tam jest wspaniały warsztat i no, było to przecudowne wydarzenie tutaj dla naszej chodzieży. Odbywają się corocznie już 12 lat, podejrzewam. No tak, 12 lat. 12 edycji odbyło się pleneru studenckiego. Studenci z Łodzi przyjeżdżają do nas. Zresztą nie ukrywam, że inne grupy też tutaj się do nas chcą wkraść. No niestety nasze możliwości są ograniczone, w związku z tym no, na razie mamy bliższy kontakt z Łodzią. Myślę, że dojdą do tego miejscowości takie jak Wrocław, bo nie ukrywam, że tam też ceramicy chcą do nas się tutaj dostać i bardzo się z tego powodu cieszę. Rozumiem, pani dyrektor, że już niebawem odbędzie się w Łodzi, w Akademii Sztuk Pięknych, wernisaż, prawda? Bo to zawsze na przełomie września i października. 25 października ma odbyć się w Galerii Forum Śródmiejskie w Łodzi wystawa Chodzież 2012. To jest taka coroczna wystawa, to jest wystawa poplenerowa, gdzie prezentowane są prace studentów, którzy byli na plenerze, a także naszej wybitnie uzdolnionej młodzieży. Tych prac pani profesor Koider zabrała ponad 50 z chodzieży, w związku z tym wystawa będzie piękna. Przeurocze jest to zjawisko, jak jedziemy do Łodzi. I w Łodzi widzimy plakaty Chodzież 2012. Myślę, że lepszej promocji nie trzeba. Wracając, pani dyrektor, do pleneru malarskiego, tego międzynarodowego, wspomniała pani o tym, że prace zostają. Czy mieszkańcy Chodzieży, nasi telewidzowie mogą odwiedzać tą placówkę i oglądać prace? Tak. W tej chwili pani Dorota Borucka, komisarz pleneru, przygotowała ekspozycję z tych trzech edycji. Jest to podsumowanie tych trzech edycji i wystawa wisi już. Można ją oglądać, myślę, że jeszcze 2 miesiące, gdzieś do listopada. Także wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam w Salonie Artystycznym Młodzieżowego Domu Kultury. Można obejrzeć wszystko, co udało się namalować podczas międzynarodowego pleneru Malownia Laskowo 2012. Młodzieżowy Dom Kultury, pani dyrektor, w Chodzieży to nie tylko wernisaże prac, spotkania artystów na tym najwyższym poziomie, to chyba przede wszystkim działalność skierowana na młodzież. Tych młodych ludzi tutaj nie brakuje i tych młodych ludzi zapraszamy, prawda? Tak, mamy jak co roku, to znaczy zajęcia taneczne prowadzone przez panią Kasprę, które myślę, że zespoły taneczne pani Iwony znają wszyscy chodzieżacy i nie tylko chodzieżacy, bo wszyscy mieszkańcy powiatu, bo to jest taka wizytówka. Zespoły pana Adama Cichockiego i pana Krzysztofa Jarochy muzyczne, wiadomo, też znane są już i soliści. No, zespoły plastyczne pani Boruckiej i pani Kostrzewy też mają swoją renomę. Zespoły ceramiczne, pani Magdziak, godne polecenia. Mamy jeszcze zespoły szachowe prowadzone przez pana Matraszka, zespoły tenisa stołowego i modelarskie przez pana Balasińskiego. Taneczne jeszcze jedne są, tańca współczesnego prowadzone przez panią Wiśniewską, a także mamy dla najmłodszych taką ofertę prowadzoną przez panią Benię Kmiotek, naukę gry na pianinie. Takie początki, początki dosłownie dla tych najmłodszych. Myślę, że wszystkie, jak ominęłam kogoś, to przepraszam, ale z głowy trudno, tak? Młodzieżowy Dom Kultury, pani dyrektor, na przestrzeni każdego roku w piątkowe wieczory ożywa kilkadziesiąt razy. Kiedy najbliższy wernisaż w takim razie? O tak, najbliższy wernisaż, sama na niego czekam, bo mamy promocję naszego wychowanka, jest to Łukasz Kin. I wystawa odbędzie się 26 października o godzinie 18 w naszym salonie artystycznym w Dolnej Małej Galerii. Łukasz Kin, dodam jeszcze, jest to nasz wychowanek. Przyszedł do nas, jak miał 10 lat, przyszedł
Pierwszy raz na plener prowadzony przez panią profesor Dobrzyniecką-Kojder. I ona go zauważyła i go odkryła i mówi, że to jest talent. No i on w tej chwili skończył łódzką uczelnię. Obronił dyplom i będzie pokazywał ten dyplom na tej wystawie. Czyli chodzieżacy też zyskują, zyskujemy wszyscy, prawda? Ci młodzi ludzie, bo mogą tam kształcić swoje umiejętności i warsztat. Zastanawiamy tylko jeszcze jedno, czy wracają młode osoby stamtąd z Łodzi do chodzieży, czy odwiedzają chodzież, czy zdarzyło się na przestrzeni tych lat, że osoby, które były tu na plenerze, pukają do pani gabinetu, chociażby tylko po to, by porozmawiać. Pukają, pukają, przychodzą, odwiedzają, piszą maile, wysyłają zdjęcia z pięknych miejsc, gdzie są. No, przyznam, że przez te ostatnie 20 lat tej pracy nad edukacją artystyczną, którą prowadzimy tu w Młodzieżowym Domu Kultury, przewinęło się mnóstwo wspaniałych młodych ludzi. W tej chwili są to dorośli ludzie, mają już swoją rodzinę, swoje dzieci. No i przyprowadzając swoje dzieci do nas, o czymś to świadczy. Cieszę się z tego powodu bardzo. Dla wielu telewidzów, również stacji ogólnopolskich, znani są jako sympatyczna rodzina Antosia Szprychy. Mowa tym razem o artystach, którzy wywodzą się z powiatu chodzieskiego. Dla większości natomiast mieszkańców regionu to po prostu Marek Górski i Justyna Adamczak. Okazuje się, że znakomicie bawią nas już od 15 lat. Ten jubileusz stanowił główny powód spotkania z artystami. Mieli jechać do Afryki na wycieczkę, więc pakować trzeba było się koniecznie. Weźmie termos, dwa prochowce w razie chłodu. Do przekryski trzeba śliwek wziąć z ogrodu. W samolocie na pilota nawrzeszczała: zwolnij chłopie, Jorzyn jeszcze nie próbała. Gdy znaleźliśmy się w końcu w tej Afryce, poszli zwiedzać te przepiękne okolice. Czego ty od niej znowu chcesz? Jej też mało szyja się nie urwie, jak podgląda tej skóry. Szprychy, zostawcie tą żyrafę. Moje ciucie tak się tutaj spodobało, gdy wielbłądy głupie papsko ujeżdżało. Zobacz, Antoś, te zwierzątka mnie kochają, bo przede mną na kolana aż padają. Kiedy słonia z wielką trąbą zobaczyła, to kankana aż z radości zatańczyła. Poproś słonia, niech ci trąbę swą pożyczy, bo z twojej trąbki każda baba we wsi kwiczy. Listowego widzisz? No zobacz, o, banany z rybą. Nie, przecież to jakaś małpa. Małpa, a oprócz jedny zupełnie jak nasz listowy. Oj mój Boże, oj mój Boże, tu są same kominiorze. Oj mój królu, oj mój panie, osy chodzą tu w piżamie. Ale chyce w tej Afryce, koń na plecach nosi cyce. Na
na co dzień znani nam ze szklanego ekranu. Goście specjalni dzisiejszego wydania Panoramy Chodzieskiej, wyjątkowa rodzina Antosia Szprychy. Antoś Szprycha po lewej mojej stronie i jego sympatyczna, pełna wdzięku i uroku żona. Kochani, dzisiaj zupełnie prywatnie, bo prywatnie jesteście znani nam, mieszkańcom regionu chodzieskiego. Marek Górski, Justyna Adamczak, po prostu zwykli ludzie, którzy osiągnęli ogromny sukces. Tak musimy dzisiaj mówić, prawda, po wielu latach. Czy sukces? No to już nie wiem, czy sukces. No w każdym razie gdzieś tam zaistnieliśmy, gdzieś tam działamy. Coraz bardziej, coraz więcej tej działalności możemy pokazywać ludziom. No i a Antoś Szprycha to tylko jak na czerwono jestem ubrany. Tak, to tak jak mówiłeś, jestem Marek, zwykły Marek taki. Chodzieżak, typowy chodzieżak. Ile to już lat, Marku? No właśnie w tym roku jako Antoś obchodzimy 15. rocznicę działalności na scenie muzycznej i z Jutą planujemy imprezkę. Na tą imprezkę zapraszamy już wszystkich mieszkańców regionu. Nie wiem, jak ich pomieścicie tylko. Sympatyczna, pełna wdzięku i roku, o tym mówimy przed momentem. Twoja artystyczna, sceniczna żona. Bez Ziuty Szprychowej pewnie ten kabarecik i tego sukcesu nie byłoby, albo wyglądałoby to zupełnie inaczej. No, miło. Witam serdecznie wszystkich telewizów fanserwisów. Fajnie mnie zapowiedziałeś. Czy by nie było? Ja myślę, że rzeczywiście z Markiem wspólnie tworzymy taki duet od wielu lat i się uzupełniamy. Ja od strony, powiedzmy sobie, bardziej teksty, Marek muzyka i te wszystkie gałki, które trzeba uruchomić, to on, bo ja niespecjalnie się na tym znam. Ale wspólnie udało nam się coś stworzyć i tak jakoby mówił. Mówiłam. Ani on beze mnie, ani ja bez niego, jeżeli chodzi o kabaret Antosia, to chyba byśmy sobie nie poradzili, prawda? Jakoś to tak. Czasami ludzie na siebie muszą trafić, żeby coś im udało się zdziałać. I tylko tam mieliśmy takie szczęście. Na przestrzeni tych wielu lat, 15 lat, nie brakowało również tych złośliwców, prawda? Którzy tego sukcesu do końca wam nie życzyli. Okazało się jednak, że to jest muzyka popularna, muzyka, która mimo upływającego czasu zawsze się podoba, zawsze jest muzyką taneczną i pasuje do wielu spotkań plenerowych czy też zamkniętych. A tych złośliwców nie brakuje i dzisiaj, tak? Więc, ale chyba nie ma takiego gatunku muzycznego, który by się podobał wszystkim. Natomiast zawsze, dopóki są ludzie, którzy chcą nas słuchać, którzy fajnie się bawią na koncertach, no to mamy dla kogo grać. No i tyle, prawda? A przecież nikogo nie zmuszamy do tego, żeby nas słuchał. Jeśli się komuś coś nie podoba, można przełączyć. I tyle. Mamy nadzieję, że osób przed telewizorami, które w tej chwili będą chciały przełączyć kanał, będzie jak najmniej. Mówiliśmy o kabareciku Antosia Szprychy, mówiliśmy o jego utworach. W takim razie posłuchajmy. Co się u nas wyrabiało, jeden Bóg to wie. Gdy co drugi chciał na posła szybko dostać się, wygłaszali receptury przez calutkie dnie. I jak uzdrowić gospodarkę, nagle każdy wie. Obiecanki, cacanki, a w Polsce jak to chce, byleby na stołek szybko dostać się. Obiecanki, cacanki, każdy z nas to zna, a więc grosik do grosika zbieramy co dnia. Obiecanki, cacanki, a w Polsce jak to chce, od tych banialuków w głowie kręci się. Obiecanki, cacanki, każdy z nas to zna, jednak Antoś wciąż w kieszeni dziury tylko ma. Kiedyś w nocy, mili moi, śniło mi się, że ja Antoś biedny chłopak posłem zostać chcę. Lecz ja disco polo całe życie tylko gram, więc jak z grajka ma wyrosnąć nagle wielki pan. Obiecanki, cacanki, a w Polsce jak to chce, byleby na stołek szybko dostać się. Obiecanki, cacanki, każdy z nas to zna, a więc grosik do grosika zbieramy co dnia. Obiecanki, cacanki, a w Polsce jak to chce, od tych banialuków w głowie kręci się. Obiecanki, cacanki, każdy z nas to zna, jednak Antoś wciąż w kieszeni dziury tylko ma. Dzisiaj każdy kandydować może, jeśli chce, choć na niczym tak naprawdę dobrze nie da się. Jednak Polak to nie owca, każdy o tym wie, a więc w pole wyprowadzić już nie damy się. Obiecanki, cacanki, a w Polsce jak to chce, byleby na stołek szybko dostać się. Obiecanki, cacanki, każdy z nas to zna, a więc grosik do grosika zbieramy co dnia. Obiecanki, cacanki, a w Polsce jak to chce, od tych banialuków głos.
głowie kręci się. Obiecanki, cacanki, każdy z nas to zna. Jednak Antoś wciąż w kieszeni dziury tylko ma. Obiecanki, cacanki, jaj, 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 jaj. Stworzę wam, kochani, w Polsce drugi raj. Obiecanki, cacanki, jaj, 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 jaj. A ja dodam wam do tego trochę niezłych jaj. Obiecanki, cacanki, a w Polsce jak to chce. Od tych banialuków w głowie kręci się. Obiecanki, cacanki, każdy z nas to zna. Jednak Antoś wciąż w kieszeni dziury tylko ma. Hej, panie, a ten stop baniek to dzieje? Po kilku chwilach przerwy wracamy na antenę. Jesteśmy o tym przekonani, że jesteście państwo rozbawieni teraz. Kto wie, czy nawet nie do łez. Antoś Szprycha, a trudny początek, prawda? Bowiem rodziło to się przed kilkoma laty w zupełnie innej rzeczywistości niż ta dzisiejsza. To znaczy nie kilkoma, tylko jak mówiłem, kilkunastoma, już 15 lat, tak było tak. To znaczy może nie tyle było ciężej zaistnieć, ile było ciekawiej. Bo były wtedy warunki w kraju takie, jakie były. Antoś miał tematy do swojej działalności, prawda? Ziutka pisała, wiadomo, teksty generalnie o jakichś tam przemianach społecznych, o jakichś problemach, które w tym czasie ludzi nurtowały. No a oprócz tego oczywiście były też fajne teksty swawolne, takie typu mam ci ja skrzydełka, skrzydełka jak gąska, ale nie tam, gdzie, nie na plecach, tylko tam, gdzie podwiązka, czy jakieś inne śmieszne, fajne teksty, które do ludzi docierały. No, potem po jakimś czasie, tak jak wiesz, zawiesiliśmy troszeczkę działalność Antosia, jeśli chodzi o nowe piosenki, ale teraz sytuacja znowu dojrzała do tego, że wspólnie z Ziutką postanowiliśmy skomentować znowu trochę takich sytuacji. I powstają już nowe piosenki i w końcu ludzie, którzy nas pytają stale, kiedy coś nowego będzie, to niedługo właśnie chcemy nową płytkę wydać. No i cóż mogę powiedzieć. No jeszcze oprócz tego musimy się pochwalić, że od pewnego czasu działamy z jedną z telewizji jeszcze, gdzie też produkujemy krótki film komediowy, pod bardzo, bardzo ciekawym tytułem Szprychoza, bardzo nie horror taki powiedzmy, mówiąc lekko żartem, no ale faktycznie krótkie filmiki, pięciominutowe, śmieszne, gdzie my tam z Ziutką skaczemy, wywracamy się i wszystko. Może mieliście okazję już zobaczyć, bo też kiedyś wasza telewizja to emitowała. Tak jest, nasi telewidzowie z pewnością pamiętają te zabawne, pełne humoru kabarety, kabareciki, bo tak musimy o nich pewnie mówić, ale Antoś Szprycha to nie jedyne przedsięwzięcie artystyczne, w którym można było oglądać i podziwiać. Justynę, Ziutę, prawda? No nie, w tej chwili generalnie już mamy cztery takie przedsięwzięcia, bo oprócz kabareciku Antosia Szprychy, czyli tej pierwszej rzeczy, która powstała, wiadomo, był duet Justyna i Piotr, w którym Justyna śpiewała. Potem powstał niedawno, dwa lata temu bodajże, zespół Saragossa Show, który w Polsce niesamowitą ilość koncertów zagrał. W tym zespół jak gdyby śpiewa piosenki z lat 80., które wykonał kiedyś zespół Saragossa Band. No i od tego roku mamy też projekt, który też cieszy się dużą popularnością. Jest to zespół Biesiadny Polonia. No i z tym zespołem też objechaliśmy już troszeczkę Polski. A oprócz tego jeszcze jest jedna rzecz, zapomniałem, że Justyna solo też śpiewa i też kilka piosenek nagrała. Ja chciałam jeszcze dodać, że on zapomniał, że my cały czas jeszcze gramy na weselichach, tak więc jeśli kochani chcielibyście, abyśmy, mam nadzieję, uprzyjemnili wam ten najpiękniejszy dzień w roku, to oczywiście cały czas jesteśmy gotowi. Tak jest, dlatego oczywiście wszystkich was zachęcamy, a do rozmowy wracamy już za chwilę. Tak, ja nie, Marku, tak? Chciałem tylko dodać, że słuchajcie, krążą plotki, że na weselach to my jakieś pieniądze bierzemy. Nie, my bierzemy mniej niż inne zespoły nieraz, także spokojnie, my to po prostu robimy, bo robiliśmy to całe życie i bardzo lubimy robić i jeszcze będziemy robić, dopóki nas będziecie chcieli. Taki komunikat do dzisiejszych narzeczonych, prawda? Za niewielką opłatą można mieć gwiazdy znane z ogólnopolskich stacji telewizyjnych. Nie potrafię zapomnieć o tobie, bo kiedy jesteś ze mną i kiedy się uśmiechasz, niebo staje się jaśniejsze. Jaśniejsze od słońca, jaśniejsze od gwiazd. Jak jakiś głupi żart.
słodkie noce i gorzkie łzy, a jednak gdzieś na serca dnie ukryłeś się jak w mgle. Więc spójrz, niebo jest jeszcze w nas, jak miłość i klejnot. Spójrz, świat ma tysiące barw, gdy jesteś tu ze mną. Spójrz, niebo jest jeszcze w nas, jak miłość i klejnot. Każdy dzień, gdy byłeś tak blisko mnie, lecz we mnie wszystko twoje jest, jak gdyby mnie oblał miłości deszcz. I wiem, że gdzieś na serca dnie ukryłeś się jak w mgle. Wiele mówiliśmy dzisiaj o ogromnym sukcesie Antosia Szprychy, ale nie mówiliśmy o wspomnianym zespole Justyny i Piotr. Ten duet przecież odniósł ogromny sukces. Tak, rozpoczynaliśmy tak samo w tym samym czasie, na tym samym festiwalu, jak Antoś rozpoczynał duet Justyna i Piotr. Antoś to po pierwszym występie generalnie było wielkie boom, jeżeli chodzi o duet nie tak od razu, ale potem zaiskrzyło po zrobieniu płyt z największymi włoskimi przebojami. Więc tych płyt wyszło sporo i też naprawdę było fantastycznie. Do dzisiaj gramy, śpiewamy, zespół się powiększa, w różnych składach gramy generalnie. Niedawno nagraliśmy nowy klip, wreszcie po latach, bo wiecie, jak to szef w podartych butach chodzi, nagrywa się wszystkim, a nie sobie. Nagraliśmy nowy klip, mamy nadzieję, że Państwo widzieliście, a jeśli nie, to zachęcamy, zapraszamy. Program Disco Show i możecie nas tam oglądać. W studiu Antosia Szprychy, o tym pewnie większość nie wie, naszych telewizów, widnieje złota płyta. Kiedyś tych kaset, platynowa, proszę wybaczyć, tych kaset, Marku, wtedy jeszcze trzeba było sprzedać kilkaset sztuk, kilka tysięcy. Kilka, to znaczy generalnie platynową płytę dostawało się za 50 tysięcy egzemplarzy, ale my musimy się pochwalić, że wspólnie z Ziutką sprzedaliśmy ponad milion tego. Także było tych w owym czasie naprawdę dużo ludzi nabywało te nasze wyroby, kasety, płyty później, bo na początku płyt jeszcze nie było.
Także trochę tego zrobiliśmy. Mówimy o tych płytach oczywiście, które były oficjalnie sprzedane, o samych kasetach. Nie wspominamy o tych, które gdzieś tam w zaciszu domowego pokoju były kopiowane, bo tak to wtedy wyglądało. Wiemy. Podobnie wygląda dzisiaj, to pewnie wielki problem dla was artystów. Tak, jest to problem. Generalnie jeśli chodzi o tantiemy z ZAX-u, no wiadomo, że muzycy z tego żyją. Większość muzyków, którzy tam piszą piosenki. No i no, niestety tantiemy się zmniejszają. Przez to, bo wszystko ludzie no, nie tyle kupują powiedzmy płyty kopiowane, tylko z internetu sobie ściągają. No ale cóż, takie mamy czasy, trzeba sobie jakoś radzić. No. Czy ten gatunek muzyki tanecznej, popularnej i rozrywkowej wraca dzisiaj? Dużo ludzi mnie pyta. Jeździmy z Justyną na dużo wywiadów, dużo ludzi mnie pyta i sami nie wiem, co powiedzieć. Bardzo dużo programów powstało z tą muzyką. Chyba to świadczy o tym, że on wraca. Gramy, koncertów bardzo dużo gramy, więc chyba też to świadczy o tym, że to wraca. No, trudno powiedzieć. Ja myślę, że rzeczywiście, kiedy sławny program Disco Relax szedł z anteny, był taki przestój, ale po czasie to się wszystko odrodziło, tak więc muzyka disco polo jest, była i będzie, czy to się komuś podoba, czy nie. Wiadomo, jest miejsce dla tych wielkich sław i miejsce dla tych mniejszych sław, bo są też i różne budżety. Wiadomo, kochani, będzie i tyle. Po prostu powstają coraz to nowe zespoły. Powiem szczerze, że sami się nawet nie łapiemy. Co chwilę widzę w internecie już nowy zespół, tak? I grają, i fajnie, że tak jest. No. Tych pomysłów macie bardzo wiele. Saragossa Show to kolejne wielkie przedsięwzięcie. Okazuje się, że przedsięwzięcie, które spotyka się z dużym uznaniem wśród słuchaczy, prawda? Tak, to jest typowy produkt koncertowy, produkt też coverowy, bo gramy największe przeboje zespołu Saragossa Band. Bardzo kolorowa, taka kwiecista muzyka i taki właśnie klimat i piękne dziewczyny i to wszystko w takich trochę latynoskich rytmach, wesołą, dużo ludzi na scenie, więc to jest kapitalna sprawa. Można pośpiewać i potańczyć. No właśnie, zastanawiam się jeszcze jedna rzecz. Skąd braliście pomysły na te wyjątkowe plenery, gdzie przygotowywane były poszczególne teledyski, bo one rzeczywiście charakteryzowały się nie tylko tekstem, ale bogatą scenerią, prawda? To wszystko zależy do których klipów, bo jeśli chodziło o teledyski Antosia, to wiadomo, że no to wymyślaliśmy najpierw skanseny, żeby w skansenach pokazać. Później sobie z Ziutą wymyśliliśmy, że będziemy jeździć za granicę sobie nagrywać. No i tak w Monte Carlo byliśmy, nagraliśmy klip, może wiecie, w Afryce nagrywaliśmy. No a Saragossa z kolei, teledysk do Saragossy powstał w jednym z największych ośrodków wypoczynkowych na wybrzeżu, z którym zresztą do dzisiaj współpracujemy. W Jarosławcu, tam często koncerty gramy, no a tam jest taka scenaria, która akurat odpowiadała temu klimatowi. No i tam nagraliśmy, a Justyna i Piotr to wiadomo, Włochy, włoska piosenka, więc nagrywaliśmy we Włoszech, w Portofino, między innymi w Port Grimau, takie miejscowości. Także staraliśmy się teledyski umieszczać w miejscach, które za pomocą których można było przekazać coś jeszcze oprócz tej piosenki. Antoś Prycha, ile nagrał piosenek na przestrzeni tych lat? Nie myślę o samych teledyskach, o samych piosenkach. No i dobrze, nie wiem. Dobre pytanie, Justyno. A najpierw musielibyśmy policzyć, kochani, płyty. Tak mam to szybko zrobić. Dobrze, Antoś, dziewczynki, wspomnienie. 8. No 8 średnio razy 12. Ale 16 generalnie, bo to. No tak różnie, no to myślę, że ponad 100. Ponad 100 utworów Antosia Szprychy. Znakomity duet, który bawi nas już od 15 lat. Ziutka, będziemy bogaci, za granicą biznes kręcić się opłaci, tam porobię sobie zdjęcia jak pocztówki. Ty je sprzedaż, tak dorobi mi się gotówki. Kolorowe pocztówki z antosiowej magówki, góry, morza i plaże i szampańskie wojaże. Tajemnicze dziewczyny, a ja bos między nimi. Kiedy Ziuta pierwsze zdjęcia oglądała, na oszustwie cwana baba się poznała i wysłała mi wiadomość z pogróżkami. Oj, pożałuję.
urodził się kochany. Kolorowe pocztówki z antoziowej makówki, góry, morza i plaże i szampańskie wojaże, tajemnicze ruiny z magicznej krainy, najpiękniejsze dziewczyny, a ja most między nimi. I ja was między nimi. Kolorowe pocztówki z antoziowej makówki, góry, morza i plaże i szampańskie wojaże, tajemnicze ruiny z magicznej krainy, najpiękniejsze dziewczyny. I ja boss między nimi. Ja ci dam bossa. Mówiłeś, Marku, o tym, że przed laty Antoś Szprycha w swoich utworach, w swoich piosenkach nawiązywał do tej sytuacji gospodarczej i społecznej w naszym kraju, ale to chyba nie znaczy, że dzisiaj tych tematów brakuje, bo pewnie jest ich jeszcze więcej. Nie, no tak jak wspomniałem przed momentem, że no właśnie teraz jak gdyby pojawiają się takie sytuacje, gdzie wypadałoby to jakoś tam skomentować. My jako tutaj powiedzmy ludzie, którzy zajmują się od wielu lat jakąś tam muzyką kabaretową, jakimś tam takim śmiesznym przekazywaniem sytuacji. No i uważamy właśnie, że teraz pojawia się coraz więcej. Pojawiają się nowe problemy społeczne. No niestety, może niestety, no coraz więcej ludzi mówi o jakiejś tam biedzie. Być może tak jest, być może tak nie jest, no, ale chcemy się przyjrzeć temu bliżej. Wspólnie z Justyną i chcemy też napisać parę piosenek o tym, jak temu zaradzić, albo zwrócić uwagę chociaż kogoś, kto o tym decyduje, no, że coś tam się niedobrego zaczyna dziać. No i może tak jak kiedyś słynne PGR-y, gdzie się podziały te PGR-y, kiedy Justyna napisała sytuację w momencie, kiedy PGR-y się rozwiązywano. No może teraz też nam się uda na coś zwrócić uwagę, żeby jakoś zaradzić temu. Z perspektywy lat teraz z tego się śmiejemy, ale wtedy to było wydarzenie, które wpływało na los wielu ludzi i rodzin, prawda? No sama pochodzę, że tak powiem, z PGR-ów, bo moi rodzice pracowali w PGR-ach, w związku z tym bardzo lekko, łatwo mi się to udało napisać, tą sytuację. I może dlatego, że właśnie w tym wszystkim byłam, siedziałam, z tego wyrosłam, udało mi się napisać w ten sposób tekst, że został on wielkim przebojem. O czym teraz pisze Justyna Adamczak i o czym śpiewać będzie Antoś Szprycha już niebawem, dowiemy się? Ja myślę, że pozostawmy to jeszcze chwilę niespodzianką. Powiem szczerze, że chciałabym, żeby odrobinę oczywiście wspomnieć o tych naszych problemach, ale też z drugiej strony chciałabym, żeby to były też teksty trochę takie zabawne, wesołe, czy odrobinę rubaszne, odrobinę frywolne, tak żeby może zapomnieć o tych problemach. Zobaczymy. W takim razie do kolejnego zobaczenia, bo tych spotkań nie będzie brakowało, to możemy obiecać naszym telewidzom, ale mówiliśmy o tym, że możecie swoim występem uświetlić uroczystości, nawet te rodzinne. W takim razie, gdzie was szukać? My zawsze jesteśmy na naszej stronie www.jmstudio.tv, tam adresy, kontakty wszystkie do nas są, na stronie antośprycha.pl można nas znaleźć, na stronie justynaipiotr.pl można nas znaleźć. No i oczywiście mieszkańcy chociaż wiedzą, gdzie mieszkamy, no i numery telefonów na pewno znacie do Justyny, bo to wszędzie są. Także chodzi tylko o to, że my ciągle gramy, że naprawdę... Bardzo lubimy uświetniać takie rodziny, bo to jest, mówię, my od tego wyrośliśmy, zaczęliśmy kiedyś tam, ja już ponad 35 lat temu zacząłem grać na imprezach rodzinnych i do dzisiaj to robię, po prostu to lubimy. No. Wiadomo, że zawodem naszym jest ta druga rzecz, ale to jest taka jak gdyby
jakaś tam przyjemność, że możemy tym ludziom uświetnić jakieś te najważniejsze dni w swoim życiu. W domach naszych artystów proszę jednak nie nachodzić, bo zanim włączyliśmy dzisiaj kamerę, Antoś Szprycha wspominał o tym, jak te kasety sprzedawały się naprawdę znakomicie. Pewnie było to kilkanaście lat temu. Wtedy wiem, że nawet twoi przyjaciele przyprowadzali swoich znajomych do ciebie do domu, żeby pokazać Antosia Szprychę. Tak, no ale to były te czasy, kiedy Antoś Szprycha był jak gdyby bardzo popularną postacią w mediach, prawda? Teraz to już te czasy minęły. Powiedzmy, no, każdy miał swój czas. Czas Antosia Szprychy nieco już minął, no ale jednak na rynku istniejemy i faktycznie było tak, że przychodzi w owym czasie ludzie pod dom zobaczyć tutaj mieszka ten Antoś, ten z telewizji. Ten, no tak, no, mile się to wspomina, no ale to już minęło, no a trzeba żyć dalej. No i my z Justyną wspólnie działamy. Mniej udanie lub lepiej udanie, ale cały czas jesteśmy na rynku, cały czas dostaliśmy kilka intratnych propozycji z różnych telewizji teraz. Także jutro jedziemy właśnie też rozpatrywać te rzeczy. Na spotkanie jedziemy do jednej z telewizji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie staramy się działać, staramy być się stale na fali. Tych intratnych propozycji oczywiście życzymy wam jak najwięcej, ale zawsze pamiętajcie, że my towarzyszyliśmy wam na samym początku z naszą kamerą po 15 latach. O tym to zawsze będziemy pamiętać, bo Antserwis zawsze z nami był od początku. Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie, nie ostatnie. I cóż, posłuchajmy nas jeszcze jednego z wielkich przebojów. Tak niewiele czasu.
Miały w Chodzieży bogatą tradycję. Na kilka lat zaprzestano ich organizacji, jednak postanowiono do tej idei wrócić. Mowa o chodzieskich biegach ulicznych. Kolejna edycja po reaktywacji odbyła się przed kilkoma dniami. Na samym początku do wspólnej lekkoatletycznej rywalizacji na ulicach Chodzieży wystartowali uczniowie szkół podstawowych powiatu chodzieskiego. Potem nadszedł czas na ich starszych kolegów, czyli uczniów szkół gimnazjalnych. Na końcu swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz zawodnicy startujący w tzw. kategorii otwartej. Jak podkreślają organizatorzy, są przekonani, że chodzieskie biegi uliczne będą spotykały się z coraz większym uznaniem wśród zawodników. Prezes, prosimy o kilka słów. Dziękuję, witam wszystkich bardzo serdecznie. Patrząc na Was, to naprawdę radość wielka w sercu. Chcieliśmy podziękować Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji oraz Urzędowi Miasta, którzy nam pomogli w organizowaniu tej imprezy. I w imieniu Chodzieckiego Towarzystwa Rowerowego chciałam wszystkich bardzo serdecznie powitać i życzyć wszystkim sportowej rywalizacji, takiej prawdziwej sportowej rywalizacji. Dziękuję bardzo. Pani prezes, bardzo dziękujemy. Kolega redaktor powiada, że było bardzo ładnie. Cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wierzyć, a właściwie jesteśmy o tym przekonani. O otwarcie dzisiejszych zawodów, dzisiejszej lekkoatletycznej rywalizacji prosimy burmistrza miasta Chodzieży, pana Piotra Witkowskiego. Wiemy, że pan Jacek Górz dotrze na koniec, ale póki co jest z nami zastępca burmistrza. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Witam bardzo wszystkich serdecznie na trzecich biegach ulicznych organizowanych po długiej przerwie. Bardzo się cieszę z tego, że mamy kolejny rekord frekwencji. Zgłoszonych jest ponad 200 uczestników. Życzę wszystkim drużynom sportowej rywalizacji i niech wygra najlepszy. Organizatorami zawodów byli m.in. Chodzieckie Towarzystwo Rowerowe, Urząd Gminy Wiejskiej Chodzież i Urząd Miejski w Chodzieży. Biegi rozgrywane były w kategoriach męskich i damskich oraz z podziałem na szkoły. Wyniki przedstawiały się w następujący sposób. W grupie szkół podstawowych w kategorii dziewcząt bezkonkurencyjne okazały się reprezentantki Chodzieskiej Szkoły Podstawowej nr 1. Na miejscu drugim Chodziecka Trójka i na miejscu trzecim Margolin. W grupie chłopców miejsce pierwsze ponownie należało do reprezentacji Chodzieskiej Jedynki. Na miejscu drugim tym razem Margolin, a na miejscu trzecim Chodziecka Trójka. W grupie szkół gimnazjalnych w kategorii dziewcząt najlepiej poradziły sobie reprezentantki Gimnazjum Świętej Barbary w Chodzieży. Na miejscu drugim reprezentacja Miejskiego Gimnazjum i na miejscu trzecim Margolin. W kategorii chłopców pierwsze miejsce należało do lekkoatletów z Rataj. Na miejscu drugim Margolin i na miejscu trzecim reprezentacja Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży. W grupie szkół ponadgimnazjalnych w kategorii dziewcząt miejsce pierwsze należało do reprezentacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Hipolita Cegielskiego. Na miejscu drugim druga załoga z tej właśnie szkoły i na miejscu trzecim reprezentacja Chodzieskiego pierwszego LO. W grupie chłopców miejsce pierwsze należało również do licealistów. Na miejscu drugim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Hipolita Cegielskiego i na miejscu trzecim Zespół Szkół Prywatnych w Chodzieży. W kategorii otwartej miejsce pierwsze należało do grupy o nazwie Baker's Team, na miejscu drugim Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe. Szkoda tylko, że na kolejne biegi i lekkoatletyczną rywalizację na ulicach Chodzieży przyjdzie nam czekać aż 12 miesięcy. To już słowa głównych organizatorów tego wyjątkowego sportowego wydarzenia. Z asfaltowych ulic Chodzieży przenosimy się do wnętrza hali widowiskowo-sportowej działającej przy Miejskim Gimnazjum w Chodzieży, a to za sprawą specjalnego zaproszenia kierowanego dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Mowa tym razem o drużynach siatkarskich, które powstają w Chodzieży. Piotr Czywczyński, przyjaciel piłki siatkowej, przyjaciel najmłodszych i osoba, która dba o to, aby piłka siatkowa w Chodzieży mimo wszystko się rozwijała. Myślę o ostatnich spotkaniach i treningach najmłodszych zawodników, zawodniczek. Panie Piotrze, przygotowujecie kolejne zespoły? Tak. Właśnie robimy kolejny nabór do sekcji piłki siatkowej Uczniowskiego Klubu Sportowego. I przy tej okazji chciałem bardzo serdecznie zaprosić wszystkie dziewczynki chętne do uprawiania siatkówki z klas 4 do 6, ze szkoły podstawowej oczywiście, które będą miały ochotę z nami potrenować i się z nami pobawić. Zajęcia, panie trenerze, panie Piotrze, odbywają się w hali widowiskowo-sportowej działającej przy Miejskim Chodzieskim Gimnazjum, rozumiemy? Tak, oczywiście. Tam trenujemy. Trenujemy we wtorek i w piątek o godzinie 17.
To taki apel do rodziców. Dzieci będą pod specjalną trenerską opieką. Warto w tych zajęciach brać udział, prawda? To szansa na to, aby w przyszłości chociażby reprezentować własną szkołę. Tak, jak najbardziej. Wspólnie z panem Zbyszkiem Łukawskim staramy się, żeby dzieci się u nas dobrze bawiły i przy okazji, żeby się czegoś nauczyły. Przypomnijmy w takim razie, panie trenerze, raz jeszcze to apel i uwaga do naszych telewizorów, rodziców najmłodszych, kiedy odbywają się zajęcia. Zapraszamy wszystkie dzieci klas 4-6 we wtorek lub piątek na godzinę 17. Tym specjalnym sportowym zaproszeniem kończymy dzisiejsze wydanie Panoramy Chodzieckiej. Ja dla Państwa mam jeszcze jeden bardzo ważny komunikat. Już jutro w sobotę bardzo ważne wydarzenie w mieście, a to za sprawą kolejnego dnia bez samochodu. Między innymi Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Chodzieckie Towarzystwo Rowerowe i Burmistrz Chodzieży zapraszają wszystkich chętnych do tego, aby punktualnie o godzinie 12 pojawić się przed chodziecką pływalnią Delfin, koniecznie z jednośladami, bo właśnie stamtąd wystartuje rajd rowerowy. W imieniu organizatorów ja także serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiaj to wszystko. Do widzenia i do usłyszenia.